Był! Zdaje się, że wykorzyłem z niego cały tydzień. Widzieliście, jaką ten cykor miał? Ej! Zaczekajcie, chłopaki, no! Co tak wszyscy uciekacie? Las się pali, czy jak? A ty kto? Jestem Roń, a te moje chłopaki. Ćgaj i Buś. O! Życzę całej trójce miłego dnia. No, ja to bym w tamtą stronę nie szedł. Tam widziałem człowieka. Widziałeś człowieka? Aha. No więc jestem sobie. Tam na polanie. I nagle słyszę ten głos, który mnie wabi. Jestem tutaj. Pf. Bo wiecie, człowiek ma taki kij, co robi głosy bardzo podobne do naszych. Ale ja na to numer jestem zacwany. Więc poczołgałem się do niego bardzo cicho. I bum! Walnąłem go moimi chłopakami, a co? Ale niesamowita historia. O, naprawdę? Mhm. Nie do uwierzenia. No, nie do wiary coś. Czyli, że ja kłamię? Nie. To może się spróbujemy, co? Nie. Dowal mu Bambi! Bambi? Kto cię tak nazwał? Ojejku! No chodź! Takie małe, pierwsze, przyjacielskie zawody. Idę, mamo! Tak, może lepiej już sobie iść. Ojej, ja go tak tylko podpuszczałem. Prawda, mój słodki Bambi? Już idę, mamo! Ile razy mam cię powtarzać? Nie zawracaj mi głowy, jak chcę się z kimś zakumplować. Przepraszam, skarbie. Ty, mięczaku, ty! Leć szybko do domu, do mamy, ty mięczaku jeden! Doptuś! Idę, mamo! Lecę! Na razie, Bambi! No i powiedz, co zobaczył świstak, jak wyszedł? Na razie, Bambi! Odprowadzić cię do domu? Nie, mój tata zaraz po mnie przyjdzie. Fajnie, że znowu się spotkaliśmy, Bambi.